zacznił, cholera, poszukiwania. Przy takiej pogodzie, nie jest to zima, ale wiatr wieje. Co ja mam teraz? Gdzie mam teraz go szukać? Gdzie ja mam? Wydzwania w lesie siedzę. W jakim lesie ty siedzisz, człowieku? Zimno, wilki jakieś. Ja tu prędzej jakąś księżniczkę albo królewnę znajdę. Kurczę. Słuchajcie, w ogóle jakieś cuda. Zadzwonił i mówi, weź kask, weź kamerę i przyjedź wreszcie. Zimno mi. No mi też muszę powiedzieć, że zimno. Łażę tu już chyba z 15-20 minut. Zastanawiam się, o co tu właściwie chodzi. Wieje. Dobrze, że nie ma deszczu. Przyjechałem w miejsce, które mniej więcej określił. Nie wiem, czy się mylę. Czy to tu, gdzie być powinno? No ale dobra. Chyba działka jakaś jest. I jest księżniczka. Zagubiona. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Tomek, gdzie ty byłeś? Tam. 3 miesiące tutaj na ciebie czekam, kurczę. Jak się z tobą umówić? A ty myślisz, że to blisko drogi jest? No, daleko to też nie było. Rany było. Cześć, Przemek. Cześć. Dzień dobry, drodzy państwo. Nie, tak zupełnie poważnie. To niecałe 3 miesiące go szukałem. Nie, życie potoczyło się swoimi szlakami. Praca wymagała i rozwiewamy wszelkie plotki, domysły, przypuszczenia. To mnie 3 miesiące nie było. Nas nie było. Nas nie było. Nas nie było. Wracamy, drodzy moi. Nie jesteśmy pokłóceni, nie pobiliśmy się i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w porządku, tak było. Tylko Przemek ma taką pracę, a nie inną, że czasami musi wyjechać. Ja też trochę wyjeżdżałem, poskładało się, ale zaczynamy. Dzisiaj mamy dla was, chciałem powiedzieć, obiekt specjalny, ale on jest obiektem specjalnym. No, taki chyba ciekawy. Taki pewien ewenement, bo on ma chlubną... Słuchaj, czekaj, nie, właściwie wiesz co, to jest tak. My już ten temat już przerabialiśmy, to już wielokrotnie było poruszane, że no, dla każdego coś innego ciekawego, tak? On jest dość ciekawy i to z wielu względów i do tego jeszcze wrócimy. Dobra, to w takim razie prowadź, pokazuj. Wiesz co, powiem ci, no tam gdzieś idziemy. Ale tu mniej wieje, wiesz? Tak, bo nas zasłaniają te drzewa. Jak cię szukałem, to po prostu jakiś kosmos. 3 miesiące. Takie tam jakaś, o, jest jakaś ścieżynka. Nie wiem, jak tutaj, ja bym chciał wyjść chyba bardziej od tamtej strony, a ścieżka prowadzi w drugą, no ale chodźmy, spróbujmy. Poprowadź. Ja mam nadzieję, że będzie cokolwiek dzisiaj słychać, bo ten wiatr dmie z każdej strony. Jest tak przeraźliwie zimno i to nie dlatego, że temperatura jest niska, a dlatego, że po prostu wiatr jest przerażająco zimny i przenikliwy. O, dobrze jest. Mamy go. Mamy go. Mamy go. To gdzie oni tu samochodem podjechali? Na górę, zobaczysz. Tam stali na górze? Ty, ale kto? No jak kto? Wizytatorzy. A to wtedy to może trochę inaczej to wyglądało, na pewno. Ale myślisz, że podjechali od tej strony? Tu? Zaraz, nie no, sądzę, że tamtej strony, jak już. Ale to tu musieli wejść, a nie tam. No dobrze, no i weszli. Czy weszli, kto? To nie wiadomo. Kto? No mówi się, że no ten, pan Adolf. Że był tu. Tak. Osobiście. Tak. Panzerwerk numer 775. Ładne cyferki. 77, czyli szczęście, radość. Ale rzeczywiście, to ja już widzę, że on jest ciekawy. A, tylko uważaj, bo on też jest wysadzony. No ale chyba dawno, nie? No tak, no ale wiesz. Ale co? Achtung Minen jeszcze może leżeć, ten znany Niemiec. On po wojnie to często leżał ponoć. Tutaj? Wszędzie. O kurde. No dobra, to zerknijmy chociaż kawałek. Czekaj, a to nie jest przypadkiem garaż... A, jest. Dobrze. A, widzisz? Dobrze. Odrobiłem zadanie. No. Garaż dla... Tylko dlaczego? Dla armaty. Dla armaty przeciwpancernej. I teraz tak, w dalszej części... No dobra. A tu postument? Nie, bo to słuchaj, to było tak, że. No. Zobacz.
Tutaj są ślady po takim cełownik. Cełownik tu i tu do góry i on się tutaj opierał, bo ta armata ma jakąś tam swoją długość, żeby ją wprowadzić i wyprowadzić i żeby się z tym nie walczyć. Natomiast przestrzeń pod armatą to jest miejsce na amunicję, skrzynki z amunicją, armaty przeciwpancerne. Zresztą to nie pamiętam, czy my tego nie mówiliśmy już przy okazji Hindenburga. Nie wiem, czy to takie bezpieczne, trzymać w okolicach armaty pociski. Ale ona tutaj nie strzelała, ona tutaj była tylko przechowywana, także to był magazyn na garaż na armatę, a jednocześnie ten magazyn amunicji. Także ona stąd nie prowadziła ognia. Zresztą, no prawda też jest taka, że no, gdzieś tam amunicja musi być, więc czy ona jest przy samej armacie? Szczególnie, że tutaj musimy dbać o miejsce przede wszystkim, bo miejsca jest bardzo mało, w związku z tym jakby trzeba robić wszystko, aby oszczędzać miejsce. Opisane oczywiście przez turystów, nazwijmy to? No nie turystów, ale popatrz, że tutaj są głównie podpisy. Tu są głównie podpisy, bo w tym ten obiekt był dość często odwiedzany. Zresztą, jak ja pamiętam i ja się nie mylę, tutaj przez dłuższy czas jeden z takich bardziej znanych bunkrowców tutaj mieszkał. Tutaj? Mhm. A ja widziałem nad jeziorem ten taki długi korytarz, który jest. To podobno tam mieszkał więcej. A nie wiem, przynajmniej nie tak pewien. Takie były plotki, ale poczekaj Przemek, bo to jeszcze dokończmy to. To jest strzelnica. Obrony, no właściwie w garażu w tym wypadku. Aha, czyli od drugiej strony do niej jest dostęp. Zakładam, że tak. Dobra. Tutaj co były? A jakieś półeczki, wieszaczki, jak zresztą widać, część to są wieszaczki, część tutaj po jakichś półeczkach. Ślady. I tu była oczywiście brama zamykająca wjazd. Dwudzielna brama zamykająca. Dobra. Ale wieje. Gdzie jest nawet też? W obiekcie. Tu też ktoś próbował się dostać? Wiesz co, to raczej bym powiedział, że to takie małe trochę są ślady jak po jakimś strafieniu z rykoszetem. Ale to tak dziwnie właśnie. Wybuch, może coś to wybuchło, może... To jakieś odłamki. Zobacz, bo tu jest podobnie i tu, i tu. No. Dziwne to. Fak, ale trzeba byłoby zobaczyć od góry, bo zobacz. Tak, to dziwne. Tu jest jeszcze takie. Rzeczywiście wybuchło. Ale zobacz, jakby dwustronnie. Tutaj są momenty, to jakby uderzenie od tej, a to jakby od środka bardziej. Wiesz co? Bo po ścianach nie widać jakoś specjalnie. No jest pęknięte niby. No ale są ślady też na ścianach po jakichś tych rykoszetach, czy wybuchach, czy coś, nawet tam gdzie jakieś tam... Uwaga! Generalnie uwaga. Dobra, wchodzimy do obiektu. Obiekt bardzo niebezpieczny, to trzeba od razu zauważyć, poinformować. Tu jesteś na bloku wejściowym, jak coś to w tamtą stronę wejdziesz. Okej, a to tutaj nie zerkniemy? Najpierw? Zerkniemy, oczywiście. I znów strzelnica obrony wejścia. Tym razem tu mamy wejście do obiektu, tu mamy kolejną zapadnię, znaczy mieliśmy właściwie zapadnię i tam jest ciąg dalszy obiektu, wody dosyć sporo. Ja tu walczę trochę jeszcze, zapnę tylko kask, bo już oczywiście jestem w kasku, żeby sobie głowy nie podrapać, a druga rzecz, że w ten sposób będę mógł lepiej świecić. Lepsze światło, dobra. Czyli wchodzimy do obiektu. No i co? O kurde. Woderki by tu nie pomogły. No, mogłoby być trochę za grubo. Znaczy, ja byłem tutaj w tym obiekcie, jak tej wody na dolnej kondygnacji nie było. Więc muszę wyciągnąć drugą latarkę. Popsułeś? Nie, wiesz co, coś mi... Cóż to za pomieszczenie? Te trzy miesiące czekania na ciebie zrobiły swoje. No w tej temperaturze, tak. I ten już... Dobrze, że mam tą drugą, której co prawda ty nie lubisz, a właściwie kamera nie lubi, no ale daje światło. No trudno się mówi. Jak się nie ma tego, co się lubi, to wtedy... To się lubi, czego się nie ma. Dlaczego rezygnować z przyjemności? No widzisz? To weź mi dawaj więcej takich rad. Nie no, bo okay. Dlaczego mamy rezygnować z tego, co lubimy? Że tego nie mamy, nie znaczy, że
I to jest druga strona tego miejsca, gdzie tam stałem przed chwilą i wam pokazywałem. Dosyć sporo zniszczeń. Tak tu się przyglądam, bo nie do końca mi to pasuje na open klapę. Bo widzisz, no temat już przerabialiśmy. Tu jest inne rozwiązanie zapadni. Zobacz. Tu była dźwignia, która powodowała opuszczenie tej klapy w tą stronę. Czyli drzwi tutaj były osobno. Drzwi nie osobno, plus... były trochę inaczej rozwiązane tylko. Ale te same drzwi się kładły, podnosiły? Tak. Tylko, że zobacz, no tu... Nie wiem, ja tu... Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te drzwi, czy ten otwórz zapadni i drzwi są w stronę wyjścia, a my mamy tutaj, układały się w tą stronę i one się tak stawiały do pionu. Aha. Okej, okay, ja się zasugerowałem, że tutaj są zawiasy, ale teraz spojrzałem, że to są zamknięcia, a nie zawiasy. Także faktycznie, bo zwątpiłem już w pewnym momencie. To pomieszczenie sypialne? Wiesz co, powiem ci tak, pośladek bym powiedział, że rzeczywiście tutaj wygląda. No wygląda. A sorry, nie wygląda. Znaczy, no wiem, że ten obiekt miał troszeczkę inne, tak, miał słuchaki. Trochę inne rozmieszczenie, no gdzieś tam. No i wszystko by się zgadzało, bo od razu jest szczelnica ochrony wejścia. Tak. W związku z tym jakby... Aż cud, że jeszcze zachowało się. Ale ona jest jakaś inna niż wszystkie. Tak, bo ten obiekt to jest obiekt wcześniejszej linii. Dobra, nie słysz, który został później przełonięty. A to nie, to jest dość standardowe zamknięcie. To przy tego typu rozwiązaniu. Tu się przez obrócenie wsuwały się rygiel. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ach, nie, no to ja już widziałem. No nie, no ty widziałeś duże rzeczy. Ja niekoniecznie. Natomiast takiego rozwiązania przyznam się, że jeszcze nie widziałem. No dobra. Teraz tak, niech no zerknę. Powiem ci, że może nawet na wodery nie byłoby tak źle. Okej, to w takim razie przenieśmy się do tego większego pomieszczenia. Tu trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać. Idziesz czy zostajesz? No. Tu ten obiekt jest faktycznie troszeczkę inaczej. Ale widzisz podobne rozwiązanie. No tak. Troszeczkę jest inaczej rozwiązany. Natomiast... A to jest to przy garażu dla armaty. Zgadza się. Mhm. Tu była umywalka duża. Czyli ja bym stawiał co, że być może tutaj kuchnia albo toalety. Trzeba było wyciągnąć plan niestety i to sobie obejrzeć. Tym bardziej, że on jest, zobacz, że on jest mocno wysadzony. No gdzieś tutaj tak... byśmy się spodziewali pomieszczeń też i mieszkalnych. Tak jakby ściany poprzestawiane trochę są. No, i to dosyć mocno. Poczekaj, to skoro już tu jesteśmy... Okay. Bo tu jest jeszcze jedno niewielkie pomieszczenie. Ale ziąb. Szukam znaków szczególnych. To mi trochę wygląda, wiesz, na jakieś pomieszczenie, w którym były płaskowniki, czyli być może tu była kuchnia. Chociaż nie. Agregatornia? Agregaty były na dolnej kondygnacji, bo ten obiekt ma dwie kondygnacje i agregaty były piętra. To co tutaj robią w takim razie metalowe, no. Solidne? Dobre pytanie. Jak bardzo... Bo ewidentnie, zobacz, jeden, drugi, trzeci, czwarty... Tak zbiornik jakby... był. Jaki zbiornik był, to na pewno. Jaki? Panie, za chwilę, słuchaj. Doczytasz, dobra. Już ci mówię, zbiornik na wodę. Zbiornik na wodę? Tak. Jakoś dziwnie rozwiązany. W porównaniu z dotychczasowymi... technologiami, które widzieliśmy. No ale czekaj, bo przeoczyłeś. Przed chwilą mówiłem, to jest obiekt linii obra Niesłysz, który został płycie wchłonięty. One miały troszeczkę inne rozwiązania. Aha. Były też i z odpornością. Chociaż nie, bo tutaj była 20P7. Które powstawały wcześniej czy później? Wcześniej. Czyli tutaj jeszcze starsze technologie mogły być. Czy jeszcze jakby nie do końca rozwinięta ta... Ten pomysł cały to na obiekty, przecież to wszystko ewoluowało przez cały czas, już wielokrotnie przerabialiśmy temat. Mhm. Także jak najbardziej. Tu po śladzie to bym powiedział... No bo ja tak patrzę, on jakoś tak archaicznie wygląda w porównaniu z obiektami, z którymi mieliśmy do czynienia. No było kilka takich, wiesz, troszeczkę odbiegających obiektów od tego standardu. My jesteśmy w zasadzie, bo chyba dlatego, że to tak...
tak wychodzi nam, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pancerwerków takich jak 717, które są już... które są troszeczkę już późniejszymi obiektami.